Robert Lewandowski, Przegląd Samorządowy. Witam Państwa. Dziś naszym gościem jest prezydent Leszna, pan Łukasz Borowek. Dzień dobry. Podpisanie porozumienia z Aeroklubem Polskim w sprawie lotniska uznał pan za jedną z ważniejszych dat czy wydarzeń po 1989 roku. Nie przesada? Na pewno to było bardzo ważne. Ważny moment, ważny problem, który powinien zostać rozwiązany i on został rozwiązany. Ja myślę, że rzeczywiście to jest... Ale że aż taki wiekopomny? Moim zdaniem tak, no bo będziemy zarządzać prawie 21 hektarami terenów miejskich. To jest ogromny sukces. To jest także dowód na to, że w ostatnim czasie roku Polski nowe władze, a także samorząd leszczyński chciał dojść do porozumienia w kontekście rozwoju sportów lotniczych, ale także przyszłej rozbudowy infrastruktury i modernizacji całego lotniska, bo jak wiemy, te obiekty, które są dzisiaj na leszczyńskim lotnisku, mówię o terenie stricte znajdującym się na terenie miasta Leszno, one wymagają sporych nakładów finansowych. Cieszę się bardzo i użyłem takiego sformułowania, ponieważ lotnisko jest pewnym elementem miasta, bardzo ważnym, nie tylko z punktu widzenia promocji, ale tak naprawdę historycznym. No kiedyś było to inaczej, bo lotniska czy aerokluby podlegały pod Ministerstwo Obrony Narodowej. No to były strategiczne później, bardzo miejsca. Później, z tych lotnisk czasami do tego wolnego świata się później, odlatywało. Tak, później, no, był taki przypadek w Lesznie. Później rzeczywiście różne zarządy aeroklubów polskich, Centralna Szkoła Szybowcowa, która naprawdę była zawsze wizytówką naszego miasta. No niestety w ostatnim czasie, może nie w ostatnim czasie, w ostatnim 4-6 latach, no tak można było widać, że stopniowe załamanie się, jeżeli chodzi o działalność CSS-u, system, właściwie co jakiś czas zmiany prezesów, były takie momenty, że co miesiąc zmieniał się prezes CSS-u. No może końcu, takie czasy były trudne, bo tam ten biznes się pewnie słabo kręcił. Nie, moim zdaniem nie, bo proszę pamiętać, że oprócz zadań statutowych Centralnej Szkoły Szybowcowej, mówię o tych zadaniach szkoleniowych, a chętnych nie brakowało, były też podmioty gospodarcze, które co miesiąc wpłacały określoną kwotę na konto CSS-u. No tu chodzi bardziej o sposób zarządzania i styl zarządzania i umiejętność zarządzania. Czyli co, ludzie byli raczej winni, a nie sytuacja? W ostatnim czasie można powiedzieć, że zawsze ponosi winę szef CSS. Odpowiedzialność. Nie? Ja pamiętam jeszcze jako parlamentarzysta, kiedy przyjeżdżałem na lotnisko i rozmawiałem z ludźmi z Centralnej Szkoły Szybowcowej, tam naprawdę tętniło życie. Lotnisko naprawdę było widać, że żyje, że latają samoloty, że jest wielu pracowników, a potem był taki moment, gdzie rzeczywiście następowały zwolnienia, pewne zmiany organizacyjne, już nie mówiąc, tak jak już powiedziałem na początku, zmiany prezesów Centralnej Szkoły Szybowcowej. Ale porozumienie chyba się udało wam też między innymi temu, że się na tym stanowisku zmienił prezes, tak? Obecny prezes Aeroklubu Polskiego jest co bardziej był skory do tego porozumienia? To znaczy, historia jest dosyć ciekawa, ponieważ wiemy doskonale, że ostatnim prezesem Aeroklubu Polskiego był pan Skalik, który rzeczywiście nie chciał z nami współpracować w tym ostatnim takim momencie, gdzie lotnisko już całkowicie upadło, ale ważną rolę odgrywał Aeroklub Leszczyński, za to serdecznie działaczom AL-u dziękuję, ponieważ oni wykonywali tą działalność i tak naprawdę byli takim jedynym użytkownikiem, który nie tylko wykonywał swoje zadania statutowe, te szkoleniowe, organizował różne eventy wspólnie z miastem, ale no, oni pracowali ciężko, natomiast rzeczywiście pan Makula... Teraz jest prezesem pan Makula. Pan też Makula, ale chciałbym cofnąć się do pewnej ciekawej lotnik historii. Lotnik i tak dalej, tak? Można powiedzieć stary, nowy prezes. Mhm. Nie mogliśmy w ogóle przeforsować na zarządzie Aeroklubu Polskiego jakby naszej propozycji podpisania pewnego porozumienia, bo już za poprzedniego
prezesa staraliśmy się dojść do jakiegoś porozumienia, szukać wspólny środek, aby to lotnisko mogło się rozwijać. Był opór, wyraźny opór. No i w pewnym momencie rzeczywiście w całej tej strukturze Aeroklubu Polskiego no, zaczęto głośno dyskutować, a może czas na zmianę, i taka zmiana nastąpiła na ostatnim kongresie, z czego bardzo się cieszę. No i rzeczywiście w momencie, kiedy prezesem, a wcześniej spotkałem się przed kandydowaniem, rozmawiałem z panem Makulą, bo pan Makula przyjechał i pytał się, jak rzeczywiście jest to po stronie miasta, bo te przekazy ze strony Aeroklubu Polskiego, zarządu Aeroklubu Polskiego były troszeczkę inne. Wyjaśniliśmy wiele spraw, no i wygrał, przekonał delegatów na kongresie, no i udało się. No i od momentu, kiedy został prezesem, zaczęliśmy pracować przez ileś miesięcy. Pracowali nie tylko prawnicy, ale rzeczywiście szukaliśmy wspólnego celu, a tym celem jest rozwój lotniska. No właśnie, a co zyskamy dzięki temu porozumieniu, tak konkretnie? No miasto, na pewno będziemy decydować, co się dzieje na tym, na tej przestrzeni, zachowując oczywiście wszystkie uwarunkowania wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bo był taki moment, że mówiono, puszczono taką plotkę, że Borowiak będzie chciał budować Tesco. Już nie mówiąc o tym, panie redaktorze, że ta cała sytuacja miała związek też z takimi mocnymi atakami na moją osobę. Przypomnę, prokuratura okręgowa, Centralne Biuro Antykorupcyjne, dwukrotna próba uchylenia mi mandatu prezydenta miasta Leszna. To były trudne dla mnie chwile, dziwne telefony, próba zastraszania. A to na szczęście już historia. Nie wiadomo, czy tamta strona jeszcze nie zaatakuje, ale tylko powiem jedno, że co się zmieni. Na pewno po pierwsze prowadzą tam też jeszcze przedsiębiorcy działalność gospodarczą. I oni Czyli będziecie mieli wpływy z tego tytułu, tak? Jest. Tak? Oni będą chcieli współpracować z miastem, chcą inwestować. Pan Gosner, który był właścicielem Gliding Hotelu, chce wybudować nowy obiekt. Czyli tam zburzyć i od nowa postawić, ten budynek, tak? Już. Albo tam jest zapotrzebowanie na taki obiekt. Zdecydowanie. I będziemy systematycznie też poprawiać infrastrukturę, ale to wszystko musi być tak. Ja pamiętam czasy, gdzie nawet tam basen był taki. Był basen. Ale to były lata 70. My się nawet jako dzieciaki tam kąpaliśmy. A ja na zdjęciach. Na kolonii jakiejś takiej były. Na zdjęciach. Można stworzyć naprawdę pole namiotowe. Można organizować wiele ciekawych imprez miejskich i nie tylko. Myślę, że jest to miejsce ważne dla miasta, nie tylko z punktu widzenia sportów lotniczych i działalności poszczególnych stowarzyszeń sportowych, ale także miejsce, gdzie możemy naprawdę szukać z przedsiębiorcami różnych ciekawych rozwiązań, aby poprawić infrastrukturę. Powiedzmy, o drugiej stronie trzeba zapłacić 4 miliony na rzecz Aeroklubu Polskiego, tak? I miasto będzie płacić dzierżawę gminie Święciowa. To jest po stronie jakby kosztów, tak? Tak, mówimy o tak zwanej płycie lotniska na terenie. To nie jest duża kwota, około 4 miliony, a to jest rozłożone w czasie. To jest rozłożone w czasie. Oczekiwania ze strony naszych partnerów były trochę większe. Przeanalizowaliśmy to wszystko. To była ciężka praca moich współpracowników i doszliśmy do porozumienia. Przedstawiliśmy tą sytuację na ostatniej komisji z udziałem wszystkich radnych. Też będziemy procedować, abym mógł podpisać porozumienie. No właśnie, bo co jeszcze Rada musi zatwierdzić. Będziemy, tak? Procedować to w tygodniu sesyjnym. Co ciekawe, zarząd Aeroklubu na czele z panem prezesem pojawią się, aby ewentualnie udzielić wszystkich informacji, rozwiać pewne wątpliwości. No i w tym momencie, kiedy otrzymam rekomendacje, będę mógł podpisać porozumienie, ale też nie ukrywam, że pracujemy nad powołaniem spółki celowej, która będzie zarządzała miejskiej w 100%, która będzie zarządzała lotniskiem i płytą przy współpracy, szerokiej współpracy z Aeroklubem Leszczyńskim. To będzie coś na wzór jak MZO czy MPWiK, jeżeli chodzi o formę prawną. Tak, tak, ale to będzie bardzo skromna spółka, nierozbudowana. Zarobi na siebie? Tak. Wróci piknik szybowcowy w takiej wersji sprzed 2 lat, bo takie zapowiedzi są, czy nadzieje? Nie sprzed 2 lat, nazwaliśmy to mini. No teraz mini. Nie, ja wiem, że w tym roku będzie mini, ale mówię o przyszłych latach. Tak, tak.
panie redaktorze, musimy sobie odpowiedzieć też w ogóle, jak ile czasu trzeba poświęcić nad zorganizowaniem takiej dużej imprezy. Po pierwsze, jak zawsze odbywały się te pikniki, to po miesiącu, kiedy dokonaliśmy już pewnego rozliczenia w moim gabinecie, ustaliliśmy sobie już plan działania. Wstępny kosztorys był przygotowany i wtedy rozpoczęła się już ciężka praca, aby zaproponować różnym partnerom dalszą współpracę. I tu chcemy tak zaakcentować na tym pikniku, budżet był zaplanowany, wszyscy radni głosowali, co niektórzy stwierdzili w pewnym momencie, że podobno będę robił sobie kampanię, wymyśliłem sobie ten event od grudnia, ta kwota jest zabukowana, że tak powiem, w budżecie i zrobimy to na miarę tej kwoty, ale będzie kilka ciekawych atrakcji. Myślę, że pojawią się też partnerzy z lotniska. Mówię o stowarzyszeniach, które działają na lotnisku tych leszczyńskich podmiotów. Pokażemy coś ciekawego. Będzie mniej samolotów, ale więcej będzie tych spadochroniarzy, paralotniarzy, motolotniarzy. Pojawi się też pewna niespodzianka, o której teraz mówić nie będę. Ale też z drugiej strony będziemy się naprawdę cieszyć, że sprawy te lotniska, które były bardzo trudne i też były przedmiotem dyskusji w poprzedniej kadencji, one dzisiaj mają swój finał i to jest dla nas bardzo ważne. Zamykamy temat lotniska. Czy równie pomyślne wieści, jeżeli chodzi o porozumienie, spodziewa się pan, jeżeli chodzi o rozmowy w sprawie akwawitu? To znaczy, przypomnę, że chodzi o pływalnię. Pływalnia jest własnością prywatnej osoby, czy prywatnego podmiotu. Dużo osób mówi... Mówimy o wydzierżawieniu, nie? Oczywiście, tylko nie o kupie. Tak, zaproponowaliśmy określoną kwotę i pracują teraz dwie niezależne grupy specjalistów, które oceniają stan techniczny całego obiektu. Jest szansa, że się porozumiecie? I w jakim terminie? My jesteśmy gotowi, ale mówimy wprost i wyraźnie. Chcemy użytkować, być użytkownikiem czy dzierżawcą. A nie inwestorem w remont jakiś tam. W momencie, kiedy ten obiekt będzie obiektem przydatnym do użytkowania. Czyli spółka będzie musiała ponieść jakieś nakłady finansowe i one zostaną określone w wyniku pracy tych dwóch zespołów. No i wtedy będę miał na biurku informację, ile to kosztuje. Spotkam się z panią prezes Kulką, czy też z panią Danutą Gozowaty, bo jedno ze spotkań odbyło się także w Warszawie z udziałem pełnomocników pani Danuty. No i wtedy podejmiemy decyzję, ale podkreślam, jeżeli dojdzie do sytuacji takiej, że w wyniku naszej głębokiej analizy uznamy, że nie da się, że tak powiem, zaproponować tej współpracy, to będziemy musieli podjąć decyzję o wybudowaniu hali widowiskowo-sportowej z basenem. No właśnie, chciałem pytać, czy czekacie na tą decyzję, czy przy hali sportowej ma być basen lub nie? Do efektu rozmów z akwawitem? To znaczy, budowa hali widowiskowo-sportowej z basenem będzie na pewno zadaniem dla następnej kadencji. Dzisiaj wszystkie kluby chcą wybudować halę widowiskowo-sportową, a tak naprawdę kiedy można było popracować w komisjach, to takich głosów nie było. No, to są efekty kampanii propozycji dla mieszkańców. Ja taki dokument posiadam w dwóch jakby wymiarach, czyli w tym wymiarze hala widowiskowo-sportowa bez basenu i hala widowiskowo-sportowa. Czyli są takie dwie koncepcje, gdzieś tam papiery na to są. Tak, ale jeszcze zwróciłem się do premiera Morawieckiego z prośbą o to, aby uwzględnił ewentualnie możliwość dofinansowania na tego typu inwestycje sportowe, kiedy do wniosku załączamy nie cały projekt, bo projekt na całą halę widowiskowo-sportową, cały ten projekt budowlany, wykonawczy, no to jest prawie 700 tysięcy złotych. No, to są wszystkie branżowe sieci. I cały czas powtarzam, że warto napisać wniosek do ministerstwa z programem funkcjonalno-użytkowym. W momencie, kiedy ministerstwo mówi, jest kasa, no to moglibyśmy ogłosić przetarg w trybie
w trybie zaprojektuj, wybuduj, bo to jest bardzo ważne. Autostrady często A często samorządowcy wydają ogromne pieniądze na dokumentację, składają wnioski, nie otrzymują dofinansowania i pieniądze tak naprawdę. A potem się im wytyka przy okazji następnych wyborów, że wydali tyle kasy na dokumentację. Oczywiście, że tak będzie, no ale próbować trzeba. No, są sytuacje, gdzie można zrealizować inwestycje w systemie zaprojektuj, wybuduj, ale czasami trzeba po prostu przygotować projekt, aby składać wnioski aplikacyjne. No, to są wymogi nie samorządowców, a jednak wymogi instytucji, które przekazują środki zewnętrzne. Czy kryzys wokół Teatru Miejskiego w Lesznie został według Pana zażegnany? To znaczy, on będzie elementem gry politycznej, to nie ulega wątpliwości, ja o tym doskonale wiem. Te osoby, które apelują do mnie, a są osobami publicznymi, mogą zapukać do gabinetu prezydenta i umówić się, ja bym powiedział, co się dzieje w teatrze. Wiem, że... Ale były tam zarzuty, że był Pan jakby mało aktywny, czy nie pomógł w rozwiązaniu tego konfliktu, jak apelowano w listach, pismach wcześniej i tak dalej. Byłem, ale nie będę komunikował się, drodzy Państwo, za pośrednictwem mediów. No, te osoby, które chcą przyjść do mnie i dowiedzieć się, co się dzieje, jakie działania podjąłem, mogą po prostu przyjść. No, robi się to kuriozalne, że ja na przykład kontroluję daną jednostkę, instytucję, nie wiem, robię komunikat do mediów, że na przykład jest zrobiony audyt, który jest jakby normalnym elementem funkcjonowania Urzędu Miasta i struktur, gdzie nasi audytorzy kontrolują jednostki pod kątem wydatków publicznych. No nie będę tego robił, no to jest po prostu śmieszne. W teatrze, do teatru, nawet gdyby te osoby, które apelują, piszą na Facebooku, mogły, nie wiem, tak jak powiedziałem, przyjść do mnie albo poprosić pana dyrektora, no to ja bym to zrozumiał, natomiast jest... Środowisko artystyczne, które było jakby związane... Ale które związane? Z grupą, no ja wiem, no osoby, jest... osoby, które, nie wiem, może były związane... Ale to jest te środowisko, Kawką, ale to jest te środowisko... Reżyserzy, aktorzy, no którzy tam poryzygnowali. Gdzie nie poryzygnowali, bo się skończyły, panie redaktorze, umowy i czas współpracy się zakończył. Ale oni to zakończy. Tak oświadczali, że no, już nie będą no, tak współpracować. To jest tak samo, jak na przykład jest informacja o tym, że mieszkańcy piszą list do marszałka i 7 osób się podpisuje. Ma dyrektor zebrać podpisy od swoich pracowników, od mieszkańców Leszna, którzy byli na ostatnim spektaklu i widzieli, że wszystko jest okej. Przecież ja jestem w teatrze, aktorzy są, trwają próby, jednostka normalnie działa. No, ale czy nie uważa Pan, że Pan dyrektor Baraniak też nie popełnił błędu, chociażby do grania tego terminu, gdzie aktor miał zagrać jedną z głównych ról, z tego powodu trzeba było to zmieniać, też, czy chociażby sprawę teraz z Katarzyną Figurą. No, niby miała zagrać, teraz okazuje się, że dyrektor jej macierzystego teatru nie wyraził zgody, no ale nie można było tego wcześniej ale to są pytania do dyrektora. Nie, no, ale nie, właśnie, pan, no, ale Pan jako ten pracodawca dyrektora, czy Pan go też pod tym kątem nie ocenia? No, są różne przypadki, no wie Pan, ja robię w ten sposób, że komunikuję na przykład, no w przyszłym tygodniu będzie też fajny komunikat, związany ze sprzedażą pewnych nieruchomości, ale ja to dopiero sobie komunikuję, kiedy podpiszę akt notarialny. No można mieć tu ewentualnie... Ale ma Pan coś do zarzucenia Baraniakowi, czy nie? To znaczy dyrektor działa, on będzie oceniany przez mieszkańców naszego miasta, ja też go oczywiście oceniam, podlega bezpośrednio pod wiceprezydenta miasta, prezydenta Jóźwiaka, który teraz nadzoruje. Teraz przed tym okresie kampanijnym trochę tutaj ta atmosfera się popsuła. No nie, no komuś strasznie zależało na tym, żeby tą atmosferę zepsuć i te osoby to systematycznie robią. No, odbywają się spotkania. No, przecież jeżeli przyjeżdża pani Kawka do Leszna w jakiś dzień, na drugi dzień jakieś pisma idą, no to wszystko jest ustalone według jakiegoś pewnego scenariusza i niestety teatr będzie przedmiotem gry politycznej. Ale tak wcześniej było fajnie, była sielanka, dwa sezony, super, wszyscy się zachwycali. Panie redaktorze, no widziałem zdjęcia, widziałem film z ostatniej premiery, która odbyła się w sobotę. Aplauz, są sprzedane bilety. No komuś po prostu na tym zależy, ja tego nie będę komentował. Dyrektor ma komentować i odpowiadać na jakieś zarzuty. Są osoby, które sobie
gdzieś tam wymyśliły jakiś plan działania, natomiast no cóż, idziemy dalej, gorący okres wyborczy i na pewno są osoby, które będą chciały to wykorzystać. Szkoda, że czasami przez tyle lat, czy przez ostatni okres się nie interesowali, jak funkcjonuje teatr. Kończy się Pana kadencja na stanowisku prezydenta. Z czego jest Pan najbardziej dumny? Poza tym lotniskiem, to świeża sprawa. No, wiele spraw się udało zrobić, wiele spraw się nie udało zrobić. Ja jestem dumny z tego. No to najpierw te pozytywy. To znaczy, no, pozytywy. Na pewno 100 milionów złotych pozyskane przez miasto na różne inwestycje, na projekty drogowe, na projekty oświatowe, na projekty kulturalne, na projekty miękkie. Coś teraz z tą realizacją tych inwestycji drogowych czasami jest problem, nie? Wykonawcy za dużo pieniędzy chcą. Nie chociażby etapowanie lipowe i tak dalej. No tak, ale marszałek nie potrafi jeszcze poprzez swoje służby zrealizować kilku projektów, a pieniądze na to są. I to nie jest problem tylko prezydenta miasta Leszna, problem wielu samorządowców. Na pewno wiele projektów tych oświatowych, które zostały zrealizowane. Moim zdaniem takim fajnym elementem z inwestycji drogowych to jest ulica Wilkowicka w kierunku Maryszewic. To jest ogromny sukces nie tylko prezydenta. Ocenimy, jak będzie otwarta i się prezydenta przyjedziemy. Łukasza Borowiaka, ale także moich partnerów z gminy Święciechowa-Lipno i powiatu leszczyńskiego, ale my jesteśmy liderem tego projektu, myśmy składali wniosek. Na pewno mało kto wie o tym, ale o tym trzeba przypominać. Łącznik pomiędzy Starą Piątką a Nową. Ciężka nasza determinacja samorządowców, bo ta inwestycja nie miała być zrealizowana. Był taki moment, myśmy przekonali za Galerią Leszną. Łącznik pomiędzy Starą Piątką a Nową, ten, który może być w przyszłości kiedyś elementem obwodnicy drogi krajowej numer 12. Wiele inwestycji, można by wymieniać. A co się nie udało? No bo zaraz przypomnę Panu teren po Goplanie i Metalplaście, który teraz bardziej rezerwat przyrody przypomina. No i te starania, żeby jednak tam ten magistrat w Nowym Miejscu gdzieś powstał. No, są pewne zadania, które są zadaniami ciężkimi do zrealizowania. Tu akurat w momencie, kiedy rozpoczynaliśmy rozmowy z panem Miłkiem, one szły w dobrym kierunku, była chęć współpracy. Później też my osobiście odczuliśmy ten problem, bo pan Miłek musiał przemodelować funkcjonowanie swoich spółek i galeria nie powstała i też miał. Później się wycofał. Potem leszczyński przedsiębiorca skupywał udziały, bo nie miałem żadnej informacji na temat kupna sprzedaży tej działki. Bo wiadomo teraz, kto jest właścicielem tych działek, komu? No, rozmawiamy z panem Jessą. W zeszłym tygodniu jest potwierdzenie wreszcie po wyniku też naszych analiz, które robiliśmy, że chce wybudować nam Urząd Miasta i przystępujemy już do konkretnych rozmów. Można mówić. To nie jest obietnica wyborcza? Nie, bo pismo jest wpłynęło w określonym terminie. Myśmy w zapytaniu do pana Jessy zwrócili uwagę, że jeżeli nie odniesie się, nie zadeklaruje, co dalej będzie z tym gruntem, bo my chcemy przejąć ten grunt, bo żeby inwestycja w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego została zrealizowana, zaproponowaliśmy po prostu zamianę działek i chcemy być właścicielem jednej działki, bo to jest klucz do tego. No i trwają rozmowy. A co mam za druga strona? Tak, jestem zainteresowany, ale gdybyśmy nie doszli do jakiegokolwiek porozumienia, to jestem na tyle zdeterminowany, żeby ująć ten teren jako teren do dyskusji w ramach uchwały o miejscowym planie rewitalizacji. Wtedy mieszkańcy też mogliby decydować o tym, co się dzieje. Natomiast no, tu akurat strona prywatna się odniosła pozytywnie. Dużo też można powiedzieć o inwestycjach kolejowych, bo mało kto wie, że naszym ogromnym sukcesem jest też no, przekonanie spółki PKP, aby jednak robić przejście w kierunku wschodnim. Dużo inwestycji drogowych, ale też ogromną satysfakcję mam na zagospodarowanie strefy inwestycyjnej IDEA. To świadczy o tym, że podmioty chcą tu inwestować. Oczywiście jeden z konkurentów powie o dwóch firmach, ale ja to wyjaśnię opinii publicznej. Te inwestycje prywatne, które są realizowane w strefie inwestycyjnej, one powinny po prostu nas cieszyć, bo to są firmy, które są firmami nie tylko zachodnimi, ale także leszczyńscy przedsiębiorcy, którzy
którzy rozwinęli swoje firmy i w pewnym momencie powiedzieli sobie tak, potrzebujemy do jeszcze większego rozwoju naszej firmy, większej przestrzeni, a tą przestrzenią jest strefa inwestycyjna IDEO. Jak to ocenią mieszkańcy, to się okaże już niedługo. Naszym gościem w studiu był prezydent Leszna, pan Łukasz Borowiak. Dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję Państwu.